W waszych komentarzach pytaliście głównie o temat, co to jest Ameritrash, co to jest Eurogra. I o tym dzisiaj powiemy. No ale to jakbyś powiedział, czym się różnią tak bardziej te gry, oprócz tego, że są bardziej wojenne lub nie? Kilka cech je różni. Po pierwsze losowość. W grach amerykańskich, jak myślisz, czy jest jej dużo, czy mało? Myślę, że jest jej mało. Absolutnie źle. W Ameritrash to jest dużo losowości, tak? Eurogry to jest mało losowości albo brak losowości. Miałem 50% szans i nie trafiłem. Nie trafiłeś. Więc mamy w amerykańskich grach dużo kości, dużo zależy od losu, w europejskich większe zależy od strategii. Tu mamy na przykład grę w stylu Ameritrash. Jest to gra przygodowa, w której rzucamy kośćmi, żeby się poruszać i potem rzucamy kośćmi, żeby walczyć. Tu mamy przykład europejskiego stylu gry. Jest tu mało losowości. Wszystko tak naprawdę zależy od naszych ruchów, naszej strategii i element losowy jest zminimalizowany. Ale czy to oznacza, że jedne są gorsze, drugie lepsze? Czy ta losowość w amerykańskich grach przeszkadza, czy ona jest tam elementem chcianym i okiełznanym? To bardzo zależy jakie. I to też jest bardzo subiektywne. Niektórzy ludzie lubią gry skrajnie losowe, w których niczego nie przemyślisz, rzucasz kośćmi i jest fajnie, i może być fajnie. Inni lubią gry, w których wszystko da się przemyśleć. Ale to nie można powiedzieć, że obiektywnie gry, w których jest mniej losowości, a więcej zależy od ciebie, są lepsze? Nie, to nie jest, nic nie jest obiektywne. Wszystko jest subiektywne. Kurczę, relatywizm. Tak, bo ja na przykład lubię gry, gdzie jest pewna losowość, ale niewielka, nie przeszkadzająca. Aczkolwiek jeżeli grałbym w grę właśnie taką bardziej klimatyczną fantasy, nie miałbym problemu z tym, że jest wszystko poddane losowi i tak naprawdę bardziej chodzi o zabawę niż o decyzję. Czym jeszcze różnią się gry Euro od Ameritrash? Ameritrash przede wszystkim to jest dużo interakcji. Więc ja mam armię, ty masz armię, przychodzę, zabijam twoją armię. Czyli bardzo siebie ścieramy się tak ze sobą. Posługuję się tu pewnymi uogólnieniami. W grach europejskich tej interakcji zazwyczaj jest mało. Czasami nie ma jej w ogóle. Czasami każdy gra sam na swoim własnym arkuszu excelowskim i sam sobie mnoży świnia razy zboże równa się 20 punktów zwycięstwa. I tutaj też pewnie ciężko powiedzieć, co jest lepsze, co gorsze. Tak. Relatywizm. Zdecydowanie gry bez żadnej interakcji tak naprawdę nie do końca mają sens. Gry ze skrajną interakcją też mogą być się psuć. Można się zabić to po prostu. I kolejny punkt jest z tym związany, czyli eliminacja graczy. W amerykańskich grach eliminacja graczy często się pojawia. Wiem. A w euro nie. Tak, w europejskich grach bardzo rzadko pojawia się eliminacja graczy, co też ma historyczny pewien sens. Te gry miały być bardziej przyjazne dla wszystkich, dla rodziny, żeby wszyscy w nie grali. W amerykańskie gry grają fanatycy, można byłoby powiedzieć, których tak naprawdę dla nich jest normalne, że gramy w grę jakąś cięższą i ja umarłem, trudno. Kolejna rzecz to jest temat. W tych grach decyzje związane są głównie z tematem, czyli w amerykańskich. Mam tu kolejny przykład gry. Świetnej gry Ameritrash, czyli amerykańskim stylu, grę fantasy, grę tematyczną, w której decyzje są widoczne, są nierozerwalnie związane z tematem, z pewnymi wydarzeniami, z pewną historią. W europejskich grach jest mnóstwo ekonomii, czyli decyzje są związane z zarządzaniem surowcami, czy z zarządzaniem swoją firmą. Kawerna, no tak. Tego można było się spodziewać. Na przykład tutaj, czy ważne jest to, jak ładna jest twoja jaskinia i twoje poletko, czy ile punktów przetworzysz? Dokładnie. I tak średnio ze sobą walczymy, tylko bardziej zbieramy i przetwarzamy. Rozumiem to bardziej. Czy są jeszcze jakieś różnice, Łukasz? Temat. Jak dużo tego tematu jest? Tutaj mamy wydarzenia na kartach, mamy opis, mamy mapę, która jest związana z książką na przykład, mamy potwory, które mają jakąś historię, mamy wstęp w instrukcji. W europejskich grach bardzo często jest taka sytuacja. Instrukcja, widzisz to? Rozrysowane wszystko. Jaka to jest historia w tej grze? Historia żadna. Żadna, prawda? Nic. Nic. Nie ma dzień dobry, nie ma... Coś się skleiło. Nie. Nie ma budujesz koleje czy coś. Po prostu ważniejsza w europejskich grach jest mechanika, tak typowo, a w amerykańskich klimat. Ciekawe. Co byś jeszcze dodał? Kończąc, trochę już do tego nawiązywałem. Temat w amerykańskich grach nie tylko, że jest mocniejszy, ale typowo jest fantasy albo wojenny, często może być mroczny, cięższy. W eurograch temat to jest, wiesz, króliki są w polu,
zbierasz marchewki, splendor i kolorowe kamienie, nie? No. Czyli taki, że wszyscy teoretycznie mogą w to zagrać, tak. Ale dla ludzi, którzy lubią fantazy albo wojnę, to może być nuda. Czyli geeków bardziej będzie przyciągać jednak chyba trochę American Trash, takich geeków. No zależy właśnie jakich geeków, bo wydaje mi się, że są, że geek, że geek planszówkowy lubi różne gry. Czyli są geecy i geecy. Nie wiem, czy to można odmienić. Geekowie i geekówny. Jeżeli bym oderwał kogoś w tym momencie od książek fantasy i gier RPG, to jemu będzie łatwiej zagrać w amerykański styl gier. Jeżeli teraz bym oderwał moich rodziców od Scrabli i od niegrania w nic, to zdecydowanie europejski. Ostatnia taka typowa różnica między grami... Przepraszam. Ostatnia typowa różnica między grami amerykańskimi a eurogrami to jest ilość zasad. I mamy tutaj instrukcję do dwóch trudnych gier. Europejskiej i amerykańskiej. I oba mają formaty A4. Tak. Przypadek? I tu mamy 24 strony bardzo przystępnie wyjaśnionych zasad. Tu mamy 40 stron. Lektury. Lektury napisanej wręcz ciurkiem. Dziady. To lalka. I to sobie trzeba naprawdę poczytać przed snem na kilka dni rozbić. Przed maturą od polskiego sobie poczytajcie. Ostatnia różnica to są zasady. W europejskich grach zazwyczaj mamy podstawowe zasady i mało wyjątków. W amerykańskich mamy często dużo wyjątków. Nie? Jeżeli ta jednostka wyjdzie tu, to coś tak, tam. Tak. Czyli ostatecznie dla takich świeżych graczy bardziej przyswajalne są euro gry, bo ta instrukcja pewnie będzie bardziej przyswajalna. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. No. W sensie mi się chyba podobają niektóre. Jakie gry Amery graliśmy ostatnio? Cóż przedka. Albo Ashes może, czy nie? Tam nawet jest Wiedźmin na kartach. Tak, w Ashes jest nietrudna mechanika i fajny klimat. Czyli jak lubicie Wiedźmina, to grajcie w Ashes. Proste. Lokowanie produktu się pojawiło delikatne. Delikatne. A gdzie kupić Ashes, Przemek? Pewnie by trzeba wygooglać, nie? Dobra, Ułkiego, no. Ułkiego kupcie, bo jest tanio i smacznie.